Szanowni Państwo, odbiorniki członowe składające się z modułów stanowią taką ciekawą gałąź historii rozwoju radiotechniki. Na poprzedniej prezentacji kolegi Andrzeja mogliście zobaczyć, jak powstała i jak jest zbudowana replika. Tutaj mamy dwa oryginały przedwojenne. O ich historii, o historii innych odbiorników członowych opowie kolega Jacek Bochiński. Serdecznie zapraszam na prezentację. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Dobry wieczór Państwu. W dniu dzisiejszym postanowiłem skupić się na zapomnianych konstrukcjach aparatów radiowych z lat 20. ubiegłego wieku. Są to odbiorniki członowe i decugi. Tytuł jest wieloznaczny, bo decugi są odbiornikami członowymi, a istniały też odbiorniki członowe. To wszystko postaram się w mojej prezentacji wyjaśnić. I taka jedna wstępna uwaga. Ze względu na przejrzystość mojej prezentacji postanowiłem całkowicie zerwać z chronologią. Także myślę, że będzie to łatwiejsze w odbiorze dla wszystkich internautów i osób, które tutaj nas obserwują. Dlaczego zapomniane aparaty radiowe lat 20? Proszę Państwa, w ogóle aparaty radiowe z lat 20 zapomniane były już w końcu dwudziestolecia międzywojennego. Postęp techniczny, bardzo szybki postęp techniczny, porównywalny do postępu technicznego, jak chociażby w dzisiejszych smartfonach czy komputerach klasy PC w końcu lat 90. błyskawiczny postęp bardzo szybko wypierał starsze konstrukcje. Radio z połowy lat 20. W połowie lat 30. było całkowitym archaizmem. No i nie ma się co dziwić. Nie potrafię sobie dzisiaj wyobrazić radia z lampami na wierzchu i z głośnikiem tubowym w bogatym salonie końca lat 30. No, tak szybko następował ten postęp. Jeszcze jedna moja krótka uwaga. Wraz z tymi odbiornikami, mniej więcej w początku lat 30. zniknęły też charakterystyczne pojęcia, które były z nimi związane, tropadyny, megadyny, autodyny, heterodyny, sprzęgacze, a to cewki pszczółkowe, ledionowe i tak dalej, i tak dalej. To pojęcia zniknęły już w początku lat 30. Nie dziwmy się zatem, że te tematy zapomniane były już właściwie w końcu dwudziestolecia międzywojennego, przed wojną. Też nie potrafię sobie wyobrazić zabytkowego takiego odbiornika, nie wiem, w latach 50., 60. Także te wszystkie przedmioty trafiły niestety do lamusa wraz z pojęciami. Ja bym się tylko zatrzymał na dwóch pojęciach tytułem wstępu: audion i autodyna. Audion to po prostu wzmacniacz lampowy na triodzie, który służył do wzmacniania względnie do detekcji, a autodyna to wzmacniacz lampowy, ale ze sprzężeniem zwrotu. I przejdźmy wobec tego do mojej prezentacji. Proszę Państwa, po lewej stronie widzimy typowe radio, aparat radiowy z końca lat, właściwie połowy, drugiej połowy lat 20. Konstrukcja bardzo archaiczna, chociaż w owym czasie aparat dość bogaty, czterolampowy, z pięknym głośnikiem. A co poniżej? Aparat radiowy nowszy o 10 lat, ale dlaczego go pokazuję? Przed nim leży właściwie zabytkowa bateria anodowa. Ona jest z mniej więcej środkowych lat 30. Jest akumulator. Proszę Państwa, w latach 20., żeby zasilić radio, potrzebne było nie tylko radio, nie tylko głośnik, nie tylko instalacja antenowa, ale jeszcze mniej więcej taka bateria, tak jak wspomniane jest późniejsze, i jeszcze akumulator do żarzenia lamp. Koszty tego były olbrzymie. Proszę Państwa, były trzy opcje, jak nabyć radio. Oczywiście można było radio kupić w generalnym przedstawicielstwie, jak to się generalny reprezentant, to było przedstawicielstwo handlowe ówczesne, ewentualnie w składzie, mówiąc po poznańsku, czyli w sklepie. No i była jeszcze jedna droga, skonstruowanie sobie samemu radia, bądź zakup radia etapami. I o tym będzie właśnie ta prezentacja. Także widzimy tutaj radio archaiczne z lat 20. i radio z lat 30., 37 roku, bogaty elektryk, opera. No i widzimy, jaki postęp. To jest po prostu całkowicie inny świat i to wyjaśnia nam, dlaczego nazwałem moją prezentację zapomniane konstrukcje, czy zapomniane radio. One były zapomniane już w końcu lat 30. Proszę Państwa,
Tutaj jest taki krótki wstęp, zaczerpnięty z książki z 27 roku. I chciałbym zatrzymać się na może jednym tylko cytacie. Poniżej podajemy opis odbiornika członowego, to jest posiadającego każdą lampę, nie tylko oddzielnie zmontowaną, ale i pracującą bądź samodzielnie, bądź w połączeniu z resztą członów jako odbiornik wielolampowy. Proszę Państwa, jeżeli nie miało się pieniędzy, można było podjąć się oczywiście indywidualnej konstrukcji radia. W latach 20. literatura wręcz obfitowała w to, tak jest olbrzymiej ilości temat rzeka, który by zapełnił nam mnóstwo godzin prezentacji. Ale można było też podejść do tego tematu inaczej, konstruując aparat stosunkowo prosty i wzbogacając go o poszczególne człony, po prostu poszczególne człony funkcjonalne aparatu. Jak sobie tak zastanowimy się przez chwilkę, sięgniemy do powiedzmy lat 30., czyli nam bliższych, to pamiętamy odbiorniki reakcyjne z lampą wyjściową RENC 1294, na przykład jako wzmacniacz wysokiej częstotliwości, ewentualnie detekcję, lampa niskiej częstotliwości, wzmacniacz oporowy RENC 1284, lampę głośnikową i no oczywiście AZ1 albo RGM 1054, 64 i tak dalej, lampę prostowniczą. Wymieniłem te lampy po to, żeby wskazać, że radio miało swoje poszczególne człony, poszczególne swoje moduły pracujące i można było pokusić się w latach 20. o skonstruowanie radia etapami. Najpierw prosty detektor, potem prosty wzmacniacz i to wszystko razem połączyć w jakiś sposób ustandaryzowany. Powiedzmy sobie szczerze, Polska w dwudziestoleciu znajdowała się na dokładnie 17. miejscu, jeśli chodzi o nasycenie radioodbiornikami. I to był jeden z cieni II Rzeczpospolitej. Każdy radio chciał mieć, niestety nie każdy mógł sobie na nie pozwolić ze względów finansowych. No i moja prezentacja będzie dotyczyć tych odbiorników, które można było sobie bądź etapami budować, bądź etapami kupować, po prostu członami, czy mówiąc dzisiejszym językiem, modułami. Proszę Państwa, bardzo ładna, interesująca książka z 27 roku. Odbiornik członowy, tak jak wspomniałem, w dzisiejszym języku były to odbiornik modułowy, czyli 12 odbiorników aparatów w jednym. I na środku mamy albo Audion, albo Autodynę, z lewej strony jakiś przedwzmacniacz, a po prawej stronie prawdopodobnie wzmacniacz prawdopodobnie oporowy bezpośrednio przed głośnikiem. Proszę Państwa, można było się pokusić o skonstruowanie, jak powiedziałem, radia etapami. I tutaj widzimy coś takiego. Czy w środku jest Audion, czy Autodyna, tego nie wiemy. Niemniej jednak jest to taka charakterystyczna część. I chciałbym zwrócić uwagę wszystkich na połączenia między tymi członami. Bardzo charakterystyczne dla właśnie odbiorników członowych i odbiorników członowych niemieckich zwanych becugami. O, to jest prawidłowe, pełna nazwa tych aparatów. Proszę Państwa, strona tytułowa, jak widać, może tu nie widzę, ale z Jarocina bodajże trafiła do mnie ta książka. 27 rok. Proszę Państwa, okładka piękna, natomiast samo wydanie niskiej jakości, jeśli chodzi o obrazki, także proszę o wybaczenie, że jest taka niska jakość, ale po prostu no, co jest jakość tej książki, bezpośredni skan z tego. Ta bardzo tania książka dla szarego człowieka, który mógłby podjąć się konstrukcji takiego radia. No i co tutaj widzimy? Jak wspomniałem, jakość obrazków jest dość kiepska, ale możemy sobie pośledzić, jak można było sobie takie radio w 27 roku etapami popełnić. Po lewej stronie na figurze drugiej, o takie przedwojenne znaczenie, właściwie oznaczenie figur, figura 1, 2, 3 i 4, jeszcze ryciny były. To znaczenie takie archaiczne, dosyć ono zanikło, szczerze mówiąc, obserwowałem literaturę radiową i w latach 30. już go nie spotykamy, także to też jest taki charakterystyczny rys tamtych czasów. Figura pierwsza, druga. Dzisiaj mamy ilustracje albo zdjęcia, a wtedy były figury. No i jeszcze ryciny były przed wojną, a tu mamy figury. Także zachowałem sobie to dla takiej czysto poznawczej zabawy intelektualnej. Także mamy figurę drugą i ósmą. Ale wróćmy może do aparatów. Figura druga, aparat detektorowy jako pierwszy człon widziany z przodu. Proszę Państwa, jeśli ktoś nie dysponował nadmiarem gotówki, a bardzo marzył o aparacie radiowym, mógł albo zakupić, albo skonstruować sobie po prostu detektor. No, wszyscy raczej wiemy o tym, wymagał on tylko anteny, dobrego kryształka i słuchawek.
i mieliśmy szansę odebrać na odbiór lokalnej radiostacji. Oczywiście, że taki odbiornik no, z biegiem czasu no, nie wystarczał. Mając ciut więcej gotówki i samozaparcia konstrukcyjnego, można było pokusić się o dobudowanie wzmacniacza. Tutaj akurat jest transformatorowy. To jest od tyłu widoczny. I w tym momencie mamy aparat detektorowy na lokalną stację, ale możemy już całkiem głośno i słuchać przez słuchawki, może nawet dosyć cicho już przez głośnik. Także mamy już jakieś dwa człony aparatu, które możemy sobie samodzielnie skonstruować przy dosyć niskich wydatkach finansowych. I tutaj po lewej stronie, na figurze dziewiątej, zostawiłem sobie to oznaczenie, widzimy człon pierwszy i człon drugi, czyli po prostu ten detektor i wzmacniacz niskiej częstotliwości. W tym przypadku, jak widać, transformatorowy, jak widać, połączony z słuchawkami, czyli sygnał nie wystarczył jeszcze, żeby móc uruchomić głośnik tubowy. Po prawej stronie z kolei widzimy kolejną rozbudowę tego aparatu, autodyna. No jak powiedziałem wcześniej, autodyna różni się tym od audionu, że ma sprzężenie zwrotne, czyli inaczej reakcje. Oczywiście były różne formy tej reakcji, tutaj jest wariometr, były sprzęgacze i tak dalej, i tak dalej. Widzimy tą autodynę, czyli już lepszą konstrukcję, ambitniejszą, pozwalającą na odbiór no, czegoś więcej już niż lokalną stację. Od przodu, od strony połączeń, czyli od tyłu. No i widok od przodu. Oczywiście jakość tych obrazków nie jest najlepsza, ponieważ no, takie to było wydawnictwo, jak powiedziałem, bardzo tania książka, ładnie wydana okładka, natomiast sam druk już tak pozostawia do wiele do życzenia, skąd ta jakość. No i kolejny etap, już ostatni w konstrukcji jakby tego radia, najambitniejszy, mówiąc niemiecka Vorstufe, a mówiąc po polsku wzmacniacz wysokiej częstotliwości wejściowy przed tym wszystkim. No i pomijając oczywiście detektor, który w tym przypadku byłby wyeliminowany, jak na lata 20 etapami można było sobie skonstruować całkiem przyzwoitej jakości radio o całkiem przyzwoitym zasięgu przy stosunkowo niewielkich kosztach. Myślę, że przy bardzo kiepskim, jakby to powiedzieć dzisiaj, sile nabywczej ówczesnych, wówczas w II Rzeczpospolitej, konstrukcja warta uwagi. Proszę Państwa, odbiornikiem członowym mógłby być nawet detefon. Tam też był przecież prosty detektor z wzmacniaczem akurat jednolampowym, niskiej częstotliwości oporowej, a przecież amplifon był właśnie pięknym wzmacniaczem lampowym, a jeszcze nawet z głośnikiem. Także prostym aparatem członowym właściwie jest detefon nasz polski z amplifonem. Także odbiorniki członowe to jest, jak widać, dosyć szerokie pojęcie. Odbiornikiem członowym mógłby być na przykład niemiecki Volksempfänger, do którego sprzedawano też przedwzmacniacz, nawet superheterodynę. Także zamieniał się on w jakimś sensie też odbiornik członowy. No tutaj oczywiście mamy prościutkie połączenie amplifon z odsłuchem na głośnik. Jest aparat członowy? Jest. Są moduły? Są. Proszę Państwa, przenieśmy się teraz do Niemiec, do technologii fabrycznej. Słowo decug. Gdzieś tam kilkakrotnie pojawiło się w moich wypowiedziach słowo decug. Proszę Państwa, w języku poznańskim, jeżeli sprawdzamy ciąg komina, czy w ogóle jest przejście w kominie, kominiarze sprawdzają tak zwany cug. Cug to jest po prostu ciąg, bezpośrednia kalka językowa. No, ja w każdym razie jako osoba uzależniona, kupując jedno, drugie czy trzecie radio, też jestem na cugu, bo tak się u nas mówi na osoby uzależnione w Wielkopolsce, nie wiem jak wreszcie Polski, także jestem na cugu, czyli na przykład jedna osoba może sobie popijać, a druga na przykład kupować dużą liczbę odbiorników w krótkim czasie. Tutaj w przypadku mówimy o ciągu radiowym albo alkoholowym. No, u nas jest to ciąg radiowy, w moim przypadku w każdym razie. Czyli gdzieś to słowo ciąg, czyli po niemiecku cug, czyli decug, to jest ciąg albo pociąg. Prościej jednak zostańmy przy słowie ciąg, ciąg elementów, które służą, które tworzą ostatecznie aparat radiowy. I co my tu widzimy? Oczywiście patrząc od tyłu widzimy piękny głośnik tubowy, to jest głośnik Telefunkena, jeśli się nie mylę. Olbrzymi akumulator, mniej więcej podobny pokazywałem, tylko późniejszy na początku mojej prezentacji, bateria anodowa, no i widzimy samo radio.
jeżeli przyjrzymy się tym modułom tego radia, to tak na pierwszy rzut oka nawet można się domyślić, że środek to będzie prawdopodobnie audion, czyli ta część odbiorcza albo autodyna, tego nie wiemy. No tu będzie audion, z tego co mi wiadomo, bo nie ma reakcji. A na początku będzie jakiś przedwzmacniacz, a na końcu jakiś dwulampowy wzmacniacz, który pozwala już uruchomić głośnik. Czyli widzimy ciąg podzespołów tworzących, no właśnie, decug, czyli ciąg, nie mylić z ciągiem alkoholowym ani radiowym, ciąg podzespołów pozwalających na całkiem przyzwoity odbiór w latach 20. Czyli mamy przedwzmacniacz, audion bądź autodynę i na końcu dwulampowy wzmacniacz albo oporowy, albo transformatorowy. No nie da się to tak ustalić jednoznacznie na podstawie obrazku. Oczywiście do tego jeszcze był układ antenowy i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, ten środkowy podzespół można było kupić indywidualnie i odbierać sygnał na słuchawkach. Także że to już mogło stanowić radio, a następne człony można było dokupywać. Cechą charakterystyczną decugów, czyli tych ciągów aparatów niemieckich, jest to, że one takie charakterystyczne połączenia, one są ustandaryzowane, czyli wszystkie człony można było w jakiś sposób połączyć. No tutaj jest akurat drutowe połączenie, to był goły drut. Przejdźmy dalej. No i widzimy to samo radio w wersji dużo lepszej, z książki Wintera Abele. No i co mamy? Audion mamy, czyli nie mamy reakcji, mamy audion po środku. Na samym początku wzmacniacz wysokiej częstotliwości, no i tak jak wspomniałem, wzmacniacz niskiej częstotliwości dwulampowej. W tym przypadku autor książki Historische Radio nie połączył tego z głośnikiem, tylko z wieloma parami słuchawek. Także mamy typowy niemiecki decug, czyli ciąg odbiorników, czy ciąg podzespołów, elementów pozwalających na odbiór broadcastingu. Oczywiście nie ma tu głośnika, nie ma tu zasilania, ale widzimy, o co w tym wszystkim chodzi. Proszę Państwa, tłumacząc wolnym niemieckim, to jest jeden z pierwszych aparatów z głośnikiem tubowym, przenosi muzykę na tanzparty. No tanzparty, to my się wszyscy domyślamy, co to jest 27 rok. I bardzo, bardzo podobne radio po prawej stronie. Głośnik jest mniej widoczny. Bardzo, bardzo podobne radio. Pachnie to jakimś audionem i pachnie to tą końcówką, czyli wzmacniaczem niskiej częstotliwości dwulampowym. I cóż to może być? Może to być nie mniej, nie więcej, tylko aparat Telefunkena, Telefunken B. No, stałem się kiedyś posiadaczem tego typu aparatu. Widzimy go w pełnej okazałości. No, niestety nie ma tego przedwzmacniacza, tego vorsztufa. Nie ma też wzmacniacza niskiej częstotliwości, ale słuchawki jak najbardziej mógł on obsłużyć. Ciekawostką jest to, że poznałem to właściwie po tym logo Telefunkena, bo ten pierwszy aparat, który pokazywałem, to był Siemens, a ten jest logo Telefunkena, taka charakterystyczna kwadratowe logo pod lampą. No i co ciekawe, może Państwo tego nie widzicie, nie wiem, ja tutaj też słabo to widzę. Jedna z tych dużych gałek po lewej stronie to jest Rückkopplung, czyli reakcja, czyli sprzężenie zwrotne, czyli jest to ewidentnie nie audion, tylko autodyna, czyli aparat reakcyjny, trochę piętro wyżej i pozwalający w tej takiej postaci, jak tu jest, na odbiór po prostu słuchawkowy. No niestety to jest replika. Funkcjonalna, bardzo dobrze wykonana, właściwie jedyna replika, którą ja posiadam, bo raczej nie zbieram replik. Niemniej jednak w tym przypadku aparat był na tyle godny uwagi, że nie mogłem koło niego przejść obojętnie, dołączył do kolekcji. Oczywiście ten głośnik, który tu jest błędnie postawiony, ponieważ, jak wspomniałem, brakuje tego wzmacniacza niskiej częstotliwości, dlatego połączone są tutaj słuchawki. Proszę Państwa, tutaj widzimy bliżej. To jest ten aparat Rückkopplung, czyli reakcja. Abstimmung, wiadomo, strojenie. No i model Telefunken B. Jeśli wierzyć niemieckim stronom, są to lata 1923-25. No oczywiście, niestety jest to replika, ale bardzo udana i mam do niej duży szacunek. Proszę Państwa, gość wspomnień moich osobistych. Jakiś czas temu nie byłem jedynym zbieraczem radioodbiorników w Poznaniu. Na tym zdjęciu jest Mariusz Zimlak, nieżyjący już od kilku lat, kolekcjoner.
Co ciekawe, dwa zdania mogę powiedzieć, był osobą bardzo, bardzo przywiązującą wagę do sprawności technicznej aparatów. To był jego podstawowe zadania. Co ciekawe, bywaliśmy na giełdzie, ja wracałem z giełdy, żeby się wyspać, a kolega Mariusz w tym czasie naprawiał radio i w ciągu kilku godzin każde radio było uruchomione, niemalże każde radio. I takie krótkie wspomnienie, pewnego dnia zadzwonił do mnie wiele, wiele lat temu, z zaskoczenia w czasie pracy, żebym zobaczył pewną aukcję internetową. A aukcja to było cały zbiór amerykańskich odbiorników radiowych, bardzo, bardzo zabytkowych, bardzo zacnych, plus kilka głośników i tak dalej, w opcji kup teraz. Ja zadałem, bił się z myślami, czy nie podjąć się tego tematu. Ja mu zadałem proste pytanie. Masz pieniądze? Mam. Kochasz to? Kocham. Czy nie zrujnujesz w ten sposób siebie i swojej rodziny, jak to kupisz? Nie, mam pieniądze. To podejdź do komputera, naciśnij czerwony guziczek, kup teraz. I w ten sposób cała kolekcja odbiorników radiowych amerykańskich akurat znalazła się u Mariusza, nieżyjącego już niestety. No i na górze mamy odbiornik, właśnie jeden z tych odbiorników. Tutaj dumny właściciel pokazuje swoją część swojej kolekcji. No i na górze widzimy właśnie odbiornik Westinghouse, w sumie najstarszy odbiornik, jaki kiedykolwiek widziałem. Korzenie tego radia sięgają 21 roku i tak rzeczywiście jest na reklamach. Jest on właściwie pierwszym decugiem, tutaj faktycznie zerwałem z chronologią, tak naprawdę to jest pierwszy decug. I mamy tutaj prawdopodobnie, nie pamiętam już z głowy, ale chyba to jest jednak Audion i wzmacniacz, z tego co pamiętam, dwulampowy, pozwalający już uruchomić głośnik. Pamiętam, że Mariusz bardzo szybko uruchomił to radio i wszystkie inne kupione z tej kolekcji, był dumny z tego. A dzisiaj to radio możemy spotkać na wielu wystawach organizowanych przez jednego z kolekcjonerów. No niestety kolekcja ta uległa rozproszeniu. Do mnie trafiło kilka odbiorników, do których miałem sentyment, może nie najwartościowszych, do których miałem sentyment. No niemniej jednak bardzo niepotrzebna śmierć, zbyt wczesna, przedwczesna. Myślę, że kolega Mariusz nie ma mi zrazu ze światów, że go tutaj pokazuje. W każdym razie w Poznaniu było więcej kolekcjonerów i mówię, była osoba, która bardzo dużą wagę przywiązywała do sprawności technicznej aparatów, no i koncentrował się tylko na dwudziestoleciu międzywojennym. No i stał się, za moją namową, właścicielem właśnie najstarszego radia, czyli Westinghouse. RA to jest Audion, DA to jest wzmacniacz niskiej częstotliwości z roku 1921 roku. Taka ciekawostka, ten wzmacniacz niskiej częstotliwości ma taką klapkę od góry, tak się charakterystycznie odkrywała i tam był dostęp do tych lamp. Proszę Państwa, to radio prawdopodobnie nie istnieje, z tego co udało mi się przeszukać w internecie, istnieje tylko w formie tej reklamy i czegoś jeszcze, co za chwileczkę pokażę. Kolejny decug. Czyli widzimy prawdopodobnie Audion bądź Autodynę, no i też dwulampowy wzmacniacz niskiej częstotliwości. No i takie charakterystyczne połączenie właśnie, to jest telefon, także zamiast do słuchawek to po prostu podłączenie do wzmacniacza niskiej częstotliwości i to firmy Amato, zresztą bardzo starej firmy niemieckiej, bardzo starej. No i tu mamy Greyster Lautstärke, czyli największa siła głosu, najlepsza czystość tonu. No i właśnie firma Otolotse z Berlina. Jest to, nie ustaliłem daty powstania tego aparatu, ponieważ niby to 24 rok, ale z kolei wzmacniacz niby to 26 rok. Zbyt duża rozbieżność, żeby mógł się jednoznacznie wypowiedzieć, a widzimy tutaj na reklamie, że to są jednak komplet stanowiło, więc albo 24, albo 26. Nie jestem w stanie tego ustalić. No i proszę Państwa, szczęśliwie wpadła mi do mojej kolekcji, dołączyła instrukcję obsługi i instrukcja obsługi i instalacji tego aparatu oryginalna, ze stemplem nawet, prosto z Gdańska. Widzimy tutaj układ tej nieszczęsnej baterii, nieszczęsnych akumulatorów, połączenie anteny, połączenie samego radia. I co ciekawe, Audion, Sekunder, Empfänger, czyli jest to Audion, nie Autodyna. Nie ma reakcji jednak. Sami tu widzimy, że jest to jednak Audion lampowy na diodach. No i podwójny wzmacniacz niskiej częstotliwości. Tutaj widzimy dwa jakby moduły tego, dwa człony, czyli klasyczny niemiecki DC.
Proszę Państwa, kolejna firma, Sachsenwerk. Proszę Państwa, to jest też zaczerpnięte zdjęcie i opis książki Günthera Abela, Historische Radios. Niezwykle ciekawe książki, właściwie Biblii niemieckich kolekcjonerów. Proszę Państwa, widzimy tu takie malutkie aparaty, one są bardzo małe. Firma Sachsenwerk kojarzy nam się z radiami z lat 30., które ogólnie miały nazwę marketingową Olympia. Były całkiem ładne. Najpiękniejszymi radiami z tej serii były radia z tak zwaną kinoskalą, czyli na takiej matowej szybie, matówce. Wyświetlało się obrok, oczywiście wskazania na skali na aparacie. Było jeszcze powyżej nad skalą było takie okienko, w którym wyświetlały się miejscowości, które aktualnie są odbierane. To miało marketingową nazwę kinoskala. Niezwykle efektowne, bardzo ładne radia. Nie mogłem po nich przejść obojętnie, ale one nie są tematem dzisiejszej naszej prezentacji. No i trzeba wspomnieć, ta firma po wojnie, telewizory, które do nas dotarły, firmy Sachsenwerk, bodajże Dürer i Rubens, jeśli dobrze pamiętam. Niesamowicie piękne telewizory. Ale to po prostu wyprzedzam epokę i zatrzymajmy się jednak na latach 20. Lata 26, 27, 28. Co widzimy na górze? Widzimy po prostu najzwyczajniejszy detektor. Poniżej widzimy Audion. Audion jednak, nie autodynę. Audion połączony z dwoma wzmacniaczami jednolampowymi niskiej częstotliwości. Jeszcze poniżej widzimy jakiś filtr prawdopodobnie zwiększający selektywność. Znów bogatszy Audion i aż trójlampowy wzmacniacz niskiej częstotliwości. Oczywiście te moduły można było kupować sobie w innych konfiguracjach, biedniejszych, najuboższych, czy biedniejszych, czy bogatszych. I proszę zobaczyć, na samym szczycie jest tylko detektor, taniuśki detektor, które zresztą są na rynku kolekcjonerskim raz po raz możliwe do zakupu. Natomiast pozostałe człony są właściwie rekasami kolekcjonerskimi. W każdym razie widzimy, że w latach 20. miłośnik radiofonii mógł etapami budować sobie radio, niekoniecznie mając zdolności manualne, tylko po prostu były do dyspozycji zunifikowane zestawy. No i te charakterystyczne połączenia takim gołym drutem między tymi elementami. No i tak coś takiego wygląda u mnie, w mojej dopieczarni. Od razu zaznaczam, że głośnik jest tylko dla ozdoby, ponieważ widzimy tutaj detektor, czyli ten człon, który był na samej górze, najprostszy. No i tylko jeden wzmacniacz niskiej częstotliwości jednolampowy, z tego co pamiętam, to oporowy. Także to nie była siła, która wystarczyłaby na uruchomienie głośnika, chyba że w przypadku bardzo, bardzo silnej lokalnej stacji, ale i to by było wątpliwe. No jest to, niemniej jednak jest to z lat 20. prawdziwy, oryginalny decuk, który udało się dołączyć do mojej kolekcji. No i właśnie dla porównania głośnik, tak po prostu, żeby to ukazać. To jest bardzo mały głośnik, a ten detektor jest oczywiście wielkości detektora i ten wzmacniacz, jak widzimy, podobna wielkość. No i tutaj na dole jeszcze leży taki sprzęgający, ten właśnie drut, który łączył jakby specjalnie położyłem go na boku, na dole, żeby było widać po prostu jako, no tak to wyglądało, po prostu łączenie tych członów, tych aparatów. Oczywiście w zestawie powinien być ten nieszczęsny akumulator, nieszczęsny bateria anodowa. Oczywiście te na początku, które pokazywałem, były dużo późniejsze, ale myślę, że to daje po prostu wyobrażenie, jak te decyzje też wyglądały. No i proszę Państwa, powinienem właściwie skończyć moją prezentację. Co my widzimy? Składa się to z kilku członów. Czy to nie jest po prostu aparat członowy? Oczywiście nie z lat 20., a z lat 90. I czy to też nie jest już żywa historia? Także. A pomyślmy sobie, że to już minęło ponad ćwierć wieku od tego czasu, połowa lat 90. No i mamy już też żywą historię decugów, czyli odbiorników członowych, a obok jeszcze od mojej najstarszej wieży z czasów licealnych, niezapomnianej wieży Sony, która do dzisiaj nie dotarła, dwa głośniki, nie są za dobrze spasowane. No i oczywiście maszyna do szycia, która jest moim stolikiem RTV, ponieważ na górze jest telewizor, także. Mamy ewidentnie do czynienia po wielu latach z odbiornikiem członowym. Muszę powiedzieć, że mam duży sentyment i duży szacunek dla osób, które zbierają dzisiaj diody, które dzisiaj zbierają radmory i tak dalej. Oni są po prostu następcami właśnie tych lat 20., tego szalonego okresu, zapomnianego już dzisiaj technice, przemilczanego, po prostu dlatego, że nie ma materiałów i eksponatów. Także.
Moją opowieść kończę na połowie lat 20., 95., może 96. rok. Historia jakoś tak zaczyna zataczać coraz szersze koło. Ona się nigdy chyba nie skończy. No i wypada mi podziękować za uwagę i wspomnieć, że bez języka niemieckiego raczej takiego czy innego, może nie jestem wybitnym germanistą, za takiego się nie uważam, ale myślę, że bez języka niemieckiego nie byłbym w stanie stworzyć tej prezentacji. Tutaj widzimy kilka dzieł naprawdę ciekawych. No, ten odbiornik członowy, to Państwu prezentowałem tę książkę. Günter Abele, Historische Radios. Powinno to być jeszcze Stuttgart, 95. rok tak naprawdę. To jest Biblia niemieckich kolekcjonerów radioodbiorników. Właściwie bez tej książki nie ma mowy o poznaniu fenomenu właśnie niemieckich tych aparatów. Tonum Bild, to jest książka, co ciekawe, wydana w Czechach, Czechosłowacji jeszcze, ale na rynek niemiecki. Niesamowite zdjęcia, niesamowite opisy. Z tej książki się dowiedziałem, że w ogóle coś istnieje jak decugi, czyli odbiorniki właśnie te członowe. No i jeszcze jedna książka o historii radiofonii trzech autorów z 1994 roku. Tu zaczerpnąłem zdjęcia. No i oczywiście własne rukojeciarnia, własne reklamy, własne materiały, własne wspomnienia. I na tym chyba byśmy zakończyli moją prezentację. Jeśli są jakieś pytania, chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję wszystkim za cierpliwość. Do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję. Witam wszystkich, tak na wstępie. No co mogę rzec, no odbiorniczek trafił do nas, niestety nie jest to w naszej, czy w muzeum, czy w naszej kolekcji, czy w mojej kolekcji niestety. Jest to egzemplarz klienta, natomiast był bez kryształka, kompletowaliśmy to, uruchomiliśmy to, działa, trafił z powrotem do klienta, działający jako detektor, jako właśnie ten pierwszy moduł, że tak powiem, tych klockach, nazwijmy to tak, nie? Także jest pełnosprawny, trafi już jest we Wrocławiu, że tak powiem, u klienta. Także no tyle mogę powiedzieć. A trafił, tak ogólnie rzecz biorąc, to trafił w dość dobrym stanie. Jakby zewnętrznie nie robiliśmy nic z nim, no bo wyglądał dość fajnie. No chcieliśmy zachować, że tak powiem, żeby no miał swój urok, wiadomo o co chodzi, natomiast elektrycznie troszkę tam było czyszczenia i tak dalej, ale był w bardzo dobrym stanie, oprócz no braku, że tak powiem, kryształka, więc musieliśmy go zdobyć. Kryształek pełnosprawny dotarł do nas i na nim żeśmy właśnie słuchali, uruchomiliśmy na nim i na nim można było słuchać. No tyle, jeżeli chodzi o to u nas, u mnie, że tak powiem. Włodku, mam pytanie. Przyjrzałem się temu zdjęciu. Czy oryginalne gniazda bananowe są tam z tymi kolorowymi podkładkami? Bo to tak troszeczkę jest, wiesz, mylące, czy nie jest to Oryginał. jakaś, jakaś, jak to Tak, mówić? rozumiem. Jak myśmy to zobaczyli, to też tak pierwszy rzut oka. No Tak. właśnie. Tak, No to zgadza tak się. wygląda jak jakaś replika, nie? Tak, To się nie. wtrącę od razu, to jest stuprocentowy oryginał. I tak właśnie, tak jak mówiłem, że wiele aparatów, zapomniana technologia, zapomniany w ogóle świat, bardzo dużo było kolorowych wtyczek i właśnie takich oznaczeń. Co ciekawe, specjalizował się w tym telefunkę na przykład. Kolorowe wtyczki są dla różnych oznaczeń. Także nam się wydaje, że banany powinny być ciemne, bakelitowe te wtyczki, a to jest nieprawda. Także to, szczególnie w telefunkenach to jest widoczne. Były takie aparaty, co się Arcolette nazywały. To one też mają takie charakterystyczne i to jest na pewno oryginał bez żadnej dyskusji. To po prostu ułatwiało. Wtyczki były w tym kolorze po prostu. To bardzo ułatwiało. Potwierdzam oryginał, bo po rozebraniu i tak dalej, zasiedziałem Bezsprzeczny starym oryginał. i tak dalej. Bezsprzeczny. Bezsprzeczny i bezdyskusyjny. Mój tak samo jest. Dzięki. Przynajmniej będę wiedział, że coś, co mi wpadnie w ręce, nie jest falsyfikatem. Nie jest absolutnie. Jacek, a drugie pytanie do ciebie. Słuchaj, bo tak oglądałem te decugi i zastanawiałem się nad tymi wzmacniaczami, które tam są, ale do tej pory nie mam żadnej świadomości, czy te głośniki dostawne, które były tam podłączane do tych w ogóle radii w latach 20., to one były wysokoohmowe? Tak, one były wysokoohmowe, dwa albo nawet dwa albo więcej tysięcy ohmów, 2 kiloohmy, coś takiego. No bo właśnie domyślam się, że Wszystkie bez skoro. wyjątku prosto do lampy.
Tak, Tak, że wszystkie skoro bez są właśnie rynku. ten, to. Nie wiem, tak jak słuchawki, wiesz, masz 2000, 4000, No tak, wiem. wszystkie bez wyjątku wysokoomowe, z membraną taką, no właściwie to jest konstrukcja podobna jak słuchawki, bardzo podobna, jeśli chodzi o te tubowe oczywiście, potem No, już na nie, pewno. ale naprawdę to było wzorowane aż do bólu, także to są wszystko wysokoomowe. Dziękuję.